3% baterii, proszę Państwa. Mojej czy aparatu? Mojej. Dzień dobry, dzień dobry. Jak pewnie zauważyliście, jesteśmy w środku niczego. Jesteśmy w Rzezawie, nieopodal Bochni, gdzie wbudowali niemały obiekt w iście udłordowym kolorze, więc nie pozostało mi nic innego, jak przeprowadzić dla Was małą inspekcję. Pierwsze wrażenie jest takie, że ten skatepark się nie kończy. Naprawdę, jest strasznie długi. Dzieli się na wyraźne trzy sekcje. Na dobrą sprawę dałoby się zrobić trzy osobne skateparki. Obecnie stoimy na sekcji streetowej, czyli jedyne betonowe elementy, które są na tym parku, to te, na których stoję, ale tutaj się nie ma co za bardzo rozwodzić, bo mamy tutaj sekcję murków, rurek, długiego fanboxa, który na pewno do czegoś wykorzystamy, ale przejdźmy teraz na sekcję lotną. Jak na sekcję lotną przystało, mamy na samym środku jumpbox, który wcale nie jest taki malutki, z lekkim step-upem, wyższe lądowanie od wybicia. Przed tym oczywiście rolling, który nie jest zbyt wysoki, więc zobaczymy, czy nie okaże się aby za niski. Tutaj zeskakuję na fanboxik. Wybicie jumpboxa jest dość płaskie, ale to chyba przyzwyczajenie albo jakieś tutaj skrzywienie po dirtowych, stromych dirtowych hopach. Kłoterki obok rollina, tam się chowa z tyłu spajnik, który jest wyższy od jumpboxa, jest wysokość lądowania jumpboxa. Bardzo, bardzo mi się podoba. Po spajniku mamy Verduola, który wygląda dość zadziornie, ale jako, że jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem, to wypowiem się na jego temat dopiero jak wsiądę na rower. Umowną granicę sekcji lotnej z tą sekcją środkową, którą widzieliście na samym początku, jest jumpbox. Oczywiście mamy regulamin, który również jest napisany braillem. Nie wiem, ile jest osób niewidomych albo słabo widzących jeżdżących w naszym kraju na desce czy czymś innym, raczej na desce chyba. No, dobra, nieważne. Idziemy na sekcję kolejną. Między sekcją streetową a sekcją mini rampową, tak ją roboczo sobie nazwijmy, mamy regular boxa, gdzie mamy z 1,20 m przelotu. Na środku szeroki spine, dwie muldy po jednej, po drugiej stronie. Tam Verdwall, który jest dużo płynniejszy niż ten, który mogliście zaobserwować na sekcji lotnej. I jeszcze nie mamy tutaj końca, więc na początku mówię, że dałoby się zrobić trzy skateparki. Dałoby się zrobić trzy skateparki i jeszcze mini rampę, i to ze spajnem, i regular boxem, i ogólnie bardzo dużo tutaj profili. Wygląda to naprawdę fajnie, więc kończę teoretyzowanie i tą wycieczkę po skateparku. Wsiadam na rower i testujemy. Ale testy parku zaczniemy od mini rampy. Właściwie to mini tona jest tylko na wysokość, bo mogłaby być troszkę wyższe, a na szerokość ma około 8 metrów, więc jest jak najbardziej szeroka, ale mimo tego, że jest niska, da się całkiem fajnie polatać na MTB, nie ma źle. Prawdę mówiąc, ta umata Jonesa w hangarze wygląda na mniej przyjemną niż ta faktycznie jest. I co, spajnik nam został do streakowania. Pyk, ciaśniutko, ale fajnie. To co? Dwa klasycznie? Tyk, dwa są trzech, nie będzie, za to będzie tail whip na Verduolu. No i co? No i mini rampa całkiem fajna, da się robić tryczki, da się polatać, da się naprawdę tutaj fajnie podziałać, ale żeby nie było, że tylko tak chwalę, a żeby też Techrams na laurach nie osiadł, no to się doczepię tutaj do takiej jednej rzeczy. Wiem, że to są inne profile, ale mimo wszystko fajnie, bo jakby to się licowało z tym, tamten spajnik tam też mógłby być tutaj cofnięty, żeby się wszystko tutaj cała szerokość licowała, upłynniłoby to trochę tutaj jazdę po mini rampie tak po szerokości, ale generalnie jest spoko, więc idziemy na sekcję lotną, albo raczej sekundę przerwy. I puszeczka się skończyła, ale ja nie o tym. Ja chciałem powiedzieć, że jeśli Was dziwi to, że ja trafiam na skatepark na jakiejś wsi i w ogóle nic o nim nie wiadomo, a się okazuje całkiem spoko, nikogo tutaj nie ma i można fajnie sobie pośmigać, ale nie wiecie nic na temat tego skateparku, no to powstało forum skateparkowe na Facebooku, gdzie również Wy możecie się wypowiedzieć na temat swojego parku albo się dowiedzieć od innych użytkowników, czy gdzieś warto jechać, czy nie warto jechać, żebyście na darmo nie jechali, więc Wam podlinkuję to forum w komentarzu, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to jeśli jest jakiś park, na którym chcielibyście, abym ja przeprowadził inspekcję, no to dajcie znać w komentarzu, to gdzieś tam zawsze jak będę w okolicy albo mi się spodoba, no to wpadnę i inspekcję zawsze chętnie przeprowadzę. Teraz wracamy na sekcję lotną.
To zaczniemy od tego zadziornego berdłola. O, troszkę szybciej najadę sobie. No jest, jest szybciutki, jest agresor. Taki akurat pod flipa do fejki bym powiedział. Ale takie myśli, takie pomysły zostawiam na potem ewentualnie. W ogóle są tutaj wszędzie panele słoneczne i wiatraki nad nimi, jak widzicie, cały czas szumią, tutaj pracują. Mam nadzieję, że przez ten wiatr nie będzie problemu z dźwiękiem. A jakby był, no to po prostu więcej jazdy, mniej gadania. Jak byliśmy na mini rampie, to tutaj pan przywiesił świeżutkie tabliczki gminne. Także co ja miałem gadać? Było zwolnione tempo. No dwa luźno, ale trzy byłyby wyzwaniem. Nie sądzicie? Ciężko, ciężko z tym czasem. Jest tam czas, proszę Państwa. Nie, wcale nie było tak ciasno, także uff, wymęczyłem, cieszę się, mam to ze sobą. A teraz testujemy spajna, bo coś się nam pogoda psuje. No. Od razu na gorąco powiem tak. Spajn zupełnie inny niż ten na mini rampie, ale bym powiedział, że fajniejszy. Wyższy, stromy, fajnie można do góry zboostować, bardzo mi się podoba. Ale za to 1000 razy lepsze jest na mini rampie. Tutaj jest no trochę za szybkie, przynajmniej pod duże koła, ale no taki jest i nic nie zrobimy. Jumbox, nie wiem czy mówiłem, Jumbox jest naprawdę spoko. Z tym, że do takich jakichś bangerów brakuje troszkę prędkości, bym podniósł rolin z pół metra do góry. Byłoby idealnie, ale ogólnie na plus. Co, no spajnie coś przymęczymy. Myślę o trójce, prawdę mówiąc. W ogóle to jest taki spajn, taka kwintesencja spajna po prostu. Taki no typowy pion w pion. No i trójeczkę najwyżej splatuje albo sklinuje. Tutaj jest moneta. Ustalmy, że reszka to jest clean, orzeł to jest flat. Pyk, pyk, orzeł, czyli co? Czyli flat. No dobra. Mówiłem, że będzie flacik. Znaczy moneta mówiła, powtóreczka. Trochę nosa i od razu lepiej. A teraz będziemy się kierowali na sekcję street, gdzie już przybyło trochę osób, ale no ale na nią przyszła pora, nie? No, street zostawimy streetowcom, deskarzom i tak dalej, a my sobie podsumujemy dzisiejszą inspekcję. Będzie krótko, bo się zmęczyłem, a zmęczyłem się, bo było na czym. Jest tutaj naprawdę dużo przeszkód, a dzięki temu, że park się dzieli na trzy wyraźne sekcje, no to nawet jak będzie dużo ludzi, to nie będzie tutaj tłoczno. A kolejnym plusem jest to, że w pobliżu jest sklep, co dla mnie dzisiaj się okazało naprawdę sporym atutem. Wszystkie profile zarówno na tej lotnej sekcji, jak i na sekcji z mini rampą są naprawdę w porządku, nawet pod duże koła. Sekcja streetowa, nie mi to oceniać, ale nie ma tam żadnego bubla, wszystko działa i wygląda w porządku. Także z czystym sumieniem mogę ten park polecić i myślę, że warto tutaj wpaść. Czyli daj atest.